Cześć, w tym filmie będziemy porównywać obiektyw Tamron 17-28 do Sony G-Master 16-35 mm. Zaczynamy! I na wstępie oczywiście musimy powiedzieć o tym, że porównujemy ze sobą dwa obiektywy, które są z zupełnie innej półki cenowej, dlatego że Tamron 17-28 kosztuje około 4000 zł, a Sony G-Master 16-35 około 11. I podczas tego porównania miejcie cały czas to z tyłu głowy. Klasycznie na początku zwracamy uwagę na obudowę, na jakość wykonania, wagę i tutaj oczywiście na pierwszy rzut oka rzuca się to, że Tamron jest lżejszy i mniejszy. Z drugiej strony mamy Sony G-Master, który jest cięższy, jest trochę lepiej wykonany, jak na serię Sony G-Master przystało. Pomimo różnicy w cenie możemy powiedzieć, że oba obiektywy są uszczelniane, więc są odporne na pyły, kurze i ochlapanie. Bardzo fajne w Tamronie jest to, że ma tak jakby wewnętrzne ogniskowanie. Fakt, że tutaj widzimy, że ta część soczewki środkowa się przesuwa do przodu, jednak nadal nie jest to tak duża część, która się przemieszcza jak w 16-35. A to będzie bardzo pozytywnie wpływało na to, że z tym obiektywem będzie nam łatwiej wyważać i pracować z gimbalem. Jeżeli na przykład korzystamy z gimbali, które są dosyć lekkie, takie jak Ronin SC, czy może jakieś lżejsze Z-Yuny i wymienimy obiektyw na Sony G-Master 16-35, no to tak jak na załączonym obrazku widzicie, będziemy musieli po prostu zakupić też nowy gimbal, jeżeli chcemy działać z nim w pełnym zakresie ruchu. Jeśli chodzi o przyciski funkcjonalne, to możemy cokolwiek powiedzieć o obiektywie marki Sony, dlatego że tylko tutaj mamy je dostępne, w obiektywie Tamron nie mamy żadnych przycisków poza pierścieniami ostrości i przysłony. W Sony G-Master mamy przycisk funkcjonalny i przełącznik z autofokus na manual focus. Osoby, które będą chciały vlogować za pomocą takich setupów z szerokim obiektywem, to z jednej strony G-Master ma ten 1 mm więcej ogniskowej na szerokość, co może być dla niektórych plusem, jednak w przypadku vlogowania nie ma to aż takiego znaczenia między 16 a 17 mm, a większe znaczenie będzie miało to, czy ręka się męczy. No i w przypadku Sony G-Master 2.8 ręka będzie się męczyła zdecydowanie szybciej niż w przypadku Tamrona. Z jednej strony obiektyw Tamron jest obiektywem przyjemnym w użytkowaniu, lekkim. Z drugiej strony za tą lekkość też płacimy określoną cenę w postaci mniejszego zakresu ogniskowych niż w przypadku Sony 16-35. Mamy tutaj ogniskowe 17-28 i tutaj bardziej będziemy się skupiać na tej ogniskowej szerokiej, dlatego że mamy 17 mm i o ile dla osób, które na przykład robią vlogi, nie ma to aż takiego znaczenia, to dla osób, które fotografują krajobrazy czy nieruchomości, każdy milimetr różnicy w przypadku szerokiego kąta będzie już dosyć znaczący. Dajcie znać w komentarzach, czy w Waszym przypadku robi to różnicę. Jeśli chodzi o drugie spektrum ogniskowej, to mamy w Tamronie 28 mm, w Sony G-Master 35 mm, więc mamy te 7 mm różnicy, które robi dosyć sporą różnicę. Jednak jeżeli korzystacie z aparatów marki Sony i mówimy tutaj akurat o filmowaniu, to mamy taką funkcję jak Clear Image Zoom, gdzie tą różnicę możemy zniwelować. Bardzo fajne w Tamronie jest to, że jest kompatybilny z funkcjami kompensacji obiektywu w aparatach marki Sony. Z drugiej strony, jeżeli porównamy, jak on działa do obiektywu w porównaniu do obiektywu Sony 16-35 G-Master 2.8, no to widzimy chociażby na przykładzie winietowania, że w przypadku Tamrona ten efekt winiety się lekko zmniejsza, a w przypadku Sony G-Master praktycznie ten efekt winiety jest usuwany. Co ciekawe, Tamron ma bliższą odległość, minimalną odległość ostrzenia, co powoduje, że możemy bliżej zbliżyć się do obiektu. Przez to, że mamy też 17 mm, to ten obiekt też się wydaje większy, co jest na plus dla osób, które będą fotografować czy filmować jakieś produkty. Może niekoniecznie kwiatki, tak jak my w tym przypadku, ale właśnie jakiś produkt z bliskiej odległości. Pytanie, jak jest z ostrością z tymi obiektywami? Po naszych testach wynika, że w centrum kadru, czy na przysłonie 2.8, 5.6, czy F11 praktycznie ciężko odróżnić
odróżnić ostrość czy jakość zdjęcia jednego od drugiego obiektywu. Na brzegach już widać tę różnicę bardziej, szczególnie na w pełni otwartej przysłonie możemy zauważyć, że Tamron jest mniej ostry niż Sony G-Master. Super w obiektywie Tamron 17-28 jest to, że w cenie 3 razy mniejszej mamy obiektyw, który ma autofokus pracujący porównywalnie do Sony G-Master 2.8, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie filmowe. W trybie fotograficznym potrafi się trochę częściej zgubić niż w Sony G-Master, ale nadal jest to bardzo akceptowalny poziom i fajna szybkość pracy autofokusa. Porównaliśmy bokeh. Jeżeli ktoś chce bardzo mocno zwrócić uwagę na to, który obiektyw rozmywa ładniej bliki świetlne, no to oczywiście będzie to G-Master. Jednak pytanie, czy ktoś to zauważy. W obiektywie Tamron bardziej jest widoczna struktura blików niż w obiektywie G-Master. G-Master jest bardziej takie, ma płynniejsze, przyjemniejsze przejścia. Jednak powiedzmy, jeżeli wrzucimy takie zdjęcie na Instagrama, no to czy ktoś zauważy tą różnicę w strukturze? Moim zdaniem nie. No ale tutaj każdy musi sobie sam ocenić, na ile to ma dla kogoś znaczenie. I podsumowując wynik tego porównania, uważam, że obiektyw Tamron jest super rozwiązaniem dla osób, które szukają czegoś uniwersalnego, jednocześnie lekkiego. Na pewno filmowcy będą bardzo zadowoleni z tego obiektywu, chociażby ze względu na to właśnie, że jest lekki, autofokus pracuje bardzo dobrze, porównywalnie do Sony G-Master 2.8. Jeżeli ktoś fotografuje nieruchomości, potrzebuje idealnej ostrości na całym spektrum, potrzebuje 16 mm, tego 1 mm więcej na szerokości i operuje zdecydowanie większym budżetem, no to może też spojrzeć oczywiście w stronę Sony G-Master. Wszystko jest kwestią tego, dla kogo dana cecha będzie miała jaką wartość. Dajcie znać w komentarzach, który z tych obiektywów Wy byście wybrali. Zalajkujcie film, zostawcie też, kliknijcie subskrypcję, jeżeli podobał Wam się ten film i chcecie być poinformowanymi zawsze o nowych filmach. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!